Sport w Kielcach. w Kielcach. Dla nas liczy się każdy, każdy punkt. punkt. Dzień dobry, cześć, z tej strony Damian Wysowski. Zapraszam na dziesiąty odcinek programu Sport w Kielcach. Wyjątkowy, bo taki jest nasz gość, Michał Jurecki, dyrektor sportowej industrii Kielce. Cześć Michał. Cześć, witam. Właśnie dobry. nie wiem. Panie Michale, zaczynałem na początku swojej przygody, później było Michale, a teraz, panie dyrektorze, nie, przywykłeś już do tego? Nie, absolutnie, wystarczy Michał, żaden pan, dyrektor, wiadomo, tam czasami w jakichś oficjalnych prezentacjach, które pewno będzie trzeba to, to, to powiedzieć, ale Michał, wystarczy. Zdążyłeś się już przyzwyczaić do tej nowej roli, bo rozmawialiśmy w piątek i że to wszystko działo się tak szybko, że nawet nie miałem czasu, a teraz wiem, że. Te dwa dni były takie luźniejsze, właśnie na poukładanie myśli przy rybach. I czy właśnie siedząc i czekając na jakąś okazję, zastanawiałeś się, i wszystko już udało się ułożyć? Jak to w ogóle jest możliwe, że kilka dni temu jeszcze zawodnik, a teraz już dyrektor sportowy i zupełnie inna rola? Dokładnie wszystko potoczyło się bardzo szybko, może w tych ostatnich dwóch tygodniach, choć w tych poprzednich tygodniach to naprawdę trwało może długo. Chodzi mi o decyzję o zakończeniu kariery, bo to naprawdę pewno niełatwa sprawa, najcięższa jakby decyzja czy chwila w mojej karierze, bo nie tak sobie to planowałem, ale na pewno nie mówię, że, że, że żałuję tej decyzji, bo na pewno nie będę jej żałował. Pomor powoli się przyzwyczajam do tego, że już na stałe, może powiedzieć, jechałem tu do Kiel, wiadomo, i na co dzień, może powiedzieć, troszeczkę podróżowałem między poławami a Kielcami. Teraz już najciężej mi się tak tym oswoi, że już nie muszę nigdzie jechać, nie muszę na trening, nie muszę jechać do klubu, meczu nie będę grał żadnego, ale cieszę się, że będę w sporcie, bo, bo, bo o tym też gdzieś myślałem już bliżej końca kariery, o tym, że chciałem zostać w sporcie. Zawsze myślałem. I jakoś tam sobie też układałem w głowie, taki plan, że mm, myślałem o trenerce, wyszło zupełnie inaczej, czyli tak standardowo jak w mojej karierze, zawsze co planowałem, jak miałby przebiegać mój rozwój kariery od samego początku, tak, że to, tamto, zawsze było inaczej. To, że było inaczej, to nie znaczy, że było gorzej, ale zawsze było inaczej niż planowałem. I tak samo wyszło yy, teraz, ale powoli już się z tym wszystkim oswajam. Poznaję wszystkie rzeczy, którymi będę musiał się zająć. Tak jak powiedziałem już, również w piątek na konferencji w niektóre sprawy wejdę może powiedzieć z marszu, jak w pasujące buty. Niektóre będę to troszeczkę wiadomo chwilę czasu. Michał, to jeszcze o tym końcu kariery. Tamten sezon bardzo ciężki, bo dwa razy złamałeś piątą kość śródstopia, musiałeś przejść operację. Pewnie było w tobie dużo ambicji, aby latem przygotować się do kolejnego sezonu, który być może będzie tym ostatnim, i pewnie chciałeś Azoty wprowadzić ponownie na podium Superligi i, i to były myśli latem, ale co poczułeś w sierpniu, kiedy znów wrócił ten problem? To wtedy już się zaczęło zastanawianie. Co dalej? Czy, czy ja dam jeszcze rady, skoro istnieje ryzyko i taka powtórka z rozrywki, czyli pewnie kolejna operacja i kilka miesięcy rehabilitacji, żeby wrócić na koniec sezonu? To już wtedy miałeś takie światełko, że chyba trzeba będzie zmieniać plan na, na to rozstanie z piłką ręczną na parkiecie? Może od razu w dniu, czy kilka dni po tym trzecim złamaniu, które w praktyce było najmniejszym, tak zwane, takie jak to nazwał doktor, takie powierzchowne zamachy, nie wiem czy tutaj dobrze mówię, ale tak, tak mi to on przedstawił, że nawet nie potrzebowałem operacji, żadnego buta ortopedycznego czy nawet kul. Tak? Ale, ale ze względu na historię tego, co się wydarzyło w poprzednich miesiącach, no, potrzebowałem tej, tej pauzy i z każdym późniejszym dniem, tygodniami, tygodnie, tygodniami właśnie myślałem się, co dalej, czy, czy jestem wrócić, bo tak jak też powtarzałem, zdrowie jest nie tylko mi potrzebne w sporcie, ale również w życiu codziennym. Ja nie chciałbym wrócić na parkiet, żeby stało się jeszcze może coś gorszego i, i, i miałbym problemy gdzieś tam zdrowotne już już do końca życia. Śledziłeś na bieżąco to, co dzieje się w kielskim klubie, a działo się ostatnio bardzo dużo. Przyszła zmiana i pamiętam pani prezes Magda Szczukiewicz, Paweł Papaj, dziś wiceprezes, mówili od razu, że szukają dyrektora sportowego i to będzie klubowa Legenda. I nie wiem, czy dotarły do Ciebie takie e, informacje, przeczytałeś sobie to i zacząłeś się zastanawiać, a może to jest sto jeszcze przed ewentualnym telefonem, kiedy został wykonany, bo wiesz, takich nazwisk i osób, które pasują do tej roli, no to są 3-4 i, i tak naprawdę bardzo mocno zawężone grono. 3-4, a może i nawet yy, więcej. No na pewno na początku cały czas śledzę, co tutaj się działo w Kielcach. Oczywiście byłoby inaczej, gdybym tego nie, nie robił. Gdy pojawił się ten jakby zmiana władzy, że tak powiem, tutaj w kieleckim Klubie i jakby pierwsze plany, pierwsze jakby pomysły na budowę tego, całe, tej całej struktury i przeczytanie o tym, że szukają dyrektora tego. Nie podszedłem do tego, jakoś. O, to jest może to i dla mnie. Po prostu wyszło potem z czasem. Jakiś pierwszy telefon, pierwsze zapytanie, i tak jak ja wtedy powiedziałem, no, wtedy już byłem na początku, już jakby takiej mm, rozmów z prezesem Fitaszkiem w Azotach Puławy na temat mojego kontraktu. Czy jest sens, jak on to widzi, jak ja to widzę. Po prostu spotkaliśmy się, i każdy powiedział swoje punkt widzenia, jaki on wtedy miał i jaki ja. W międzyczasie pojawiła się już. Pojawiło się pierwsze zapytanie i na pewno też gdzieś w jakimś procencie ułatwiło mi tą decyzję, bo nagle pojawił się jakiś plan na przyszłość, coś bardzo ciekawego dla mnie, związane oczywiście z piłką ręczną i tak z tygodnia na tydzień już, już, już to wszystko zaczęło się może powiedzieć budować, ale na początku chciałem jakby zakończyć tą sprawę w Puławach, a dopiero potem przystąpić tutaj jakby do konkretnych rozmów. A stresowałeś się tym, jak się to może potoczyć właśnie w Puławach, bo, bo wiemy, że prezes Witaszek słynie z tego, że no po prostu czasami podejmuje takie decyzje, które z, z boku mogą się po prostu, działa bardzo po swojemu, o, o tak powiem i, i, i też pewnie to wymagało Dużo pracy i wielu rozmów, aby rozstać się właśnie w taki sposób. Znaczy, to, jakie decyzje prezes Witarszy wcześniej, to, to nie dotyczyły mnie, więc mm -hmm. ja tutaj na ten temat nie chcę się, się absolutnie yy, wypowiadać, bo każdy, wiadomo, może coś tam sobie powiedzieć, ale nikt też nie był w środku, nikt nie wie do końca, jak niektóre sprawy yy, wyglądają. to do mojej osoby, to rozmowy, może powiedzieć, yy, yy, były szybkie. I na temat. Y, było widać od razu też ze strony prezesa tutaj jakby mm, chęć porozumienia się. Y, 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 w, tej, w, tej, w tej kwestii on mnie rozumiał, ja też rozumiałem jego jakby y, wizję tego wszystkiego, jak on to widzi z moją osobą na przyszłość, czy obecnym teraz, w momencie, tak, gdy, 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 gdyż byłem w czasie leczenia tej, tego trzeciego złamania, ale wszystko naprawdę przebiegło w bardzo przyjaznych relacjach doszliśmy szybko do porozumienia. Potem trzeba było jeszcze dograć, jakby może powiedzieć szczegóły rozwiązania umowy. Może to nie niecało, nie wiem, tydzień, dwa, wiadomo, bo ja też musiałem się w tym do końca jakoś mm, oswoić z tą decyzją, czy na pewno chcę tego, czy może jednak wrócę i spróbuję, ale podjąłem taką decyzję, tak jak powiedziałem, nie żałuję, choć. Dzień czy moment podpisania rozwiązania umowy kosztowało mnie bardzo dużo nerwów. To Michał, teraz może zrobimy sobie taki blok wspominkowy, bo w chwili rozwiązania kontraktu pewnie cała kariera stanęła przed oczami. Wszystko zaczęło się w tęczy kościan, i czy wtedy, kiedy wychodziłeś na pierwszy trening, spodziewałeś się, że to potoczy się właśnie tak szybko i z takimi sukcesami? Absolutnie nie. Pójście na mój pierwszy trening był spowodowany tym, że brat Bartosz, który już trenował, albo Bart Bartek jest pięć lat starszy ode mnie, ja tam zawsze gdzieś się przewijałem na tych treningach o Bartka, tam schodziłem na drugą stronę, porzucać, pokopać. Wiadomo, jak jaką trenowali, więc co nie wie, jak Bartosz jeszcze w juniorach grał. I Nagle tam jakiś trener, czy, czy kierownik, czy działacz a Michał, chodź spróbuj, bo jesteś też, wiadomo, warunki fizyczne, masz, masz bardzo dobrze, jesteś wysokim, chodź zobacz, spróbuj. A z tego względu, że wiadomo, no do sportu zawsze mi ciągnęło, czy to na boisku, czy tam na osiedlu, czy, 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 w, czy w szkole zawsze jakieś zawody, to brałem udział, więc a pewnie przyjdę, czemu nie. I absolutnie nie patrzyłem tu pod kątem, że o, mogę zrobić wielką karierę, albo że, że, że mogę coś tutaj, Osiągno po prostu poszedłem, bo, bo zawsze ten sport gdzieś u mnie w życiu codziennym był. Też na pewno na początku to jakieś hobby, tak? szukanie jakiegoś zajęcia dla siebie, żeby nie tam nie szlajać się między blokami i szukać jakichś niepotrzebnych problemów. Który moment był taki przełomowy w twojej... Karierze, no bo szybko też zadebitowałeś w Ekstraklasie, srebro z Chrobrym, Głogów, które spowodowało przenosiny później do Kiec. To jest to, co powiedziałem, że u mnie się bardzo szybko wszystko działo, nawet po zakończeniu kariery. Kończę karierę i nagle jestem dercantem sportowym, czyli cały czas to tempo jest ut, utrzymywane. No tak, ja mam swój pierwszy swój trening po oszczędnym wieku. 15, 16 lat, trzy lata później już grałem w klubrym Głogów, czyli po trzech latach, yy, tre trenowania, już, już dostałem szansę gry w najwyższej klasie rozgrywek. Trzy lata spędzone w głogowie, gdzie szybko też sobie jakoś wyrobiłem markę w tym głogowie i, i, i grałem yy, regularnie, że tak powiem w tym pierwszym składzie. wiem, się w piłce ręcznej, nie, tak, nie ma takiego czego jak ten pierwszy skład, ale byłem podstawowym zawodnikiem. Wielki sukces, jakim było wtedy srebrny medal, drużyna, która planowa, planowana była gdzieś tam w środku tabeli, widziana była, a tu nagle robimy yy, srebrny medal. I później, chyba od tego zaczęło się też dwa lata wcześniej, pierwsze powanie na kadrę młodzieżową, gdzie pierwszy raz spotkałem Mateusza Jelskiego, z którym mam yy, yy, bardzo dobre relacje, przyjacielskie wręcz yy, do dzisiaj. Później, to, i Później, tak, później na rogi jeszcze przyszedłem do Kielc, tak pamiętam. Jeszcze miałem krótki epizod w Kielcach 2006-2007, gdzie właśnie wtedy jako yy, zawodnik kieleckiej drużyny yy, pojechałem na mistrzostwa w 2007, srebrny medal i, i ta kariera no, czym dalej tym szybciej się toczyła. Tak? Wyjazd do Niemiec, nieudana jakby mm, epizod w, yy, w Hamburgu, zmiana na, na Lubekę, gdzie, 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 gdzie. To był chyba jedna z, z ważniejszych decyzji w moim, w moim wieku, bo ja wtedy nie patrzyłem, no ja miałem 23-4 lata, nie patrzyłem na to, ile będę zarabiał. Wiadomo, też chciałbym zarabiać jakieś pieniądze, żeby sobie spokojnie, wiadomo, y, 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 żyć, ale, ale chodziło mi o rozwój i takie rozwój właśnie dał mi y, klub, y, klub z Lubeki, 2,5 roku spędzone tam spadek nawet do drugiej ligi. A druga jest bardzo mocny i jest bardzo mocna, więc absolutnie tego jakoś nie odczułem na swoim ro rozwoju i, i, i powrót znowu do Kielc na 9 lat. Właśnie te 9 lat w Kielcach stałeś się tutaj jedną z legend klubu. Wielkie sukcesy, zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Co najbardziej zapamiętałeś właśnie z tej przygody z Kielcami. Dużo tego pewnie dużo. Początek był bardzo ciężki po moim powrocie, tak? bo, bo wszyscy planowaliśmy, znaczy, czy planowali w Mistrzostwo Polski. Niestety niestety po dwóch latach wcześniejszej tak? Mistrzostwo Polskie nagle Płoc nas pokonuje w finale. Ja co wtedy powiedziałem, tak, już kiedyś ja na mówiłem w jakimś wywiadzie, że dopóki ja będę w Kelcach będą same złota i to mi się udało I to takie swoje własne obietnice bo pamiętam wtedy jak schodziłem z parkietu do szatnej kibice się Polska I cieszyli ja mówię okej, okay, ja to szanuję, gratuluję wam oczywiście byłem zły w, w, w środku w sobie, ale, ale dałem sobie takie własne postanowienie które, które cieszę się, że udało mi się dotrzymać Tutaj Piotrek Krawkowski nas trochę załatwił w tych finałach, bo, 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 bo... Tak, bo, wtedy bo, akurat meczu drugim tutaj w Kielcach <laughs> to chyba dziękonia z nad bramkę rzucił wtedy. E, Michał, e, dużo się zmieniło w kielskim klubie od momentu Twojego odejścia wtedy do Flensburga. Tak sprawdziłem, czterech zawodników zostało w obecnej kadrze, reszta się aż pozmieniała. Aż czterech. Aż czterech. Aż czterech. I, I powiedz, jak widzisz właśnie teraz obraz Kielc, które przechodziły taką przebudowę, bo wiadomo, odeszła Stara Gwardia, przyszli młodzi z Dolni, którzy już okrzepi, no jednak dwa finały Ligi Mistrzów o czymś świadczą? Tak, dokładnie była drużyna budowana po to, żeby osiągnąć sukces, ten sukces został y, 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 osiągnięty, i potem nagle takie było niewielkie boom, ale było widać, że ta przebudowa idzie powoli i, i z każdym rokiem coraz więcej młodych sądników wchodzi do zespołu i to jest normalna, naturalna rzecz. Dlatego ja też potrafiłem gdzieś to zrozumieć, że zrezygnowano, zrezygnowano z moich y, y, usług. Drużyna wygląda bardzo świetnie. Tak? No, wyniki mówią same za siebie. Dwa razy y, finał Ligi Mistrzów. Można powiedzieć, że szczegóły, niuanse, czasami troszeczkę brak może szczęścia y, przeszkodziły w tym, w, tym, w tym końcowym sukcesie, ale no, no jesteśmy jedną z topowych drużyn na świecie i nasz cel jest jasny, co roku awans do Final Four i tam wywalczenie tego co najważniejsze. Wiesz jaka jest specyfika klubu, już jak się wejdzie na szczyt to bardzo trudno się na nim utrzymać i teraz pewnie przychodząc do klubu też już się odbyły takie Rozmowy i to słyszeliśmy z ust nowych władz, że my chcemy utrzymać ten poziom. Do tego się zobowiązaliśmy. To jest też ten aspekt sportowy w tym wszystkim, więc nawiązując już do Twojego wędkowania, trzeba będzie celować w grube ryby na, na rynku. I powiedz, czy tu już jest jakiś plan, czy te rozmowy dopiero są przed Wami, bo mimo wszystko, chyba ten klub nie potrzebuje żadnej rewolucji, a raczej ewolucji. I, I uzupełnień, tak to w tym momencie wygląda. Yy, tak, oczywiście wiemy, jakim zawodnikom się kończą kontrakty w tym, po tym sezonie czy po następnym, tak? Już są poradzone rozmowy z niektórymi na temat yy, przy, przedłużenia tych umów. Te rozmowy już zaczęły być poradzone, zanim jeszcze może wszedłem do klubu, tak? Czyli, czyli no, 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 no. to też dla mnie takie może nie to, że ciężki, trudny moment, tak? Ale muszę szybko wejść, poznać. Co się dzieje. Wiadomo, sprawy, które były załatwiane wcześniej, to ja już za bardzo nie chcę w nie ingerować, bo no wiadomo, z chęcią pomogę jak coś y, potrzeba, ale osoby, które się tym zajmują, nie się zajmują tym do końca. A jakieś nowe sprawy będą do, do obgadania czy jakieś nowe negocjacje, to już będzie może powiedzieć to y, po mojej stronie. Y, również już rozmowy z trenerem mm, Duszem Bajewem. Przed moim przyjściem były prowadzone na temat budowy drużyny, przebudowy drużyny, których zawodników chcemy, jak może powiedzieć, najbardziej zatrzymać, jak to ma wyglądać, również teraz, kiedy, kiedy drużyna wróci z reprezentacji, od razu leci na Superlock i, i, i to wszystko zacznie się, można powiedzieć, rozkręcać. Na pewno też będę chciał jeszcze, choć cały czas jestem już może powiedzieć w telefonicznym, jakimś tam w kontakcie yy, z talantem na temat yy, zawodników, tych, którzy mogliby potencjalnie wzmocnić nasze szeregi, a także na temat, ty, ty, na temat tymi, z którymi trzeba rozmawiać. Rynek transferowy w piłce ręcznej jest specyficzny, bo można podpisywać umowy z wyprzedzeniem. Bertus Servas z tego słynął, że nawet i 3 albo 4 lata potrafiły poczekać na zawodnika. Nie wiem, Dylan na będzie najlepszym przykładem jak się rozwinął i jaki tu był ten nos, no ale teraz tak jak patrzymy na tą listę kontraktową, to jest tam takie nazwisko Arkadiusz Moryto i to jest chyba taki priorytet dla klubu, bo też trudno sobie wyobrazić kielecką drużynę właśnie bez Arka, który tak się tutaj rozwinął i stał się jednym z liderów tego zespołu, ale przede wszystkim reprezentacji Polski. Dokładnie, widać gołym okiem z, z roku na rok, jak Arek w ostatnich latach rozwijał i, 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 się, I dla mnie jest to jeden z najlepszych skrzydłowych, prawo skrzydłowych na świecie. Udowodnił to już nieraz. Do tego jest Polakiem, tak? a zawsze no, no, pamiętaj, że do moich czasów i na teraz też chcemy, żeby jak najwięcej tych Polaków było w naszym klubie. Oczywiście Arkowi kończy się kontrakt po tym sezonie, są prowadzone rozmowy. Więcej nie mogę powiedzieć. E, Okej, okay. prawa strona rozegrania. To kibice ogólnie. Gdybym nie zadał tego pytania, to pewnie by było, co to e, za rozmowa. Zrobił się problem, bo jest Alex, jest Paweł, e, ale był tutaj nim Remili. I rzeczywiście to wyglądało na imponujący duet. Odszedł gdzieś branko i na tą pozycję jest bardzo trudno znaleźć załogę. Dokładnie. Jest to, na pewno jakieś... Bo to jest newralgiczna w całej jest Europie. To jest pewna pozycja, gdzie nie mamy zawnika, z którym trzeba, trzeba by przedłużyć kontakt, żeby on został. To trzeba po prostu znaleźć zawnika, który wzmocni tą, tą pozycję. I, i, I już są porządzone również, mogę powiedzieć, rozmowy. Oczywiście nie mogę nic więcej zdradzić, ale na pewno to jest jedna z takich. Ważniejszej pozycji, którą, którą, którą no, 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 wręcz musimy wzmocnić, bo tak jak powiedziałem, jest Aleks, jest Paweł Paczkowski i potrzeba kogoś jeszcze. Ale to, tak trzeba kogoś nowego, czy może kogoś, kto już jest, a jest, przebywa na przykład na wypożyczeniu, w którym <laughs> kierunku to może pójść? Y, oczywiście y, y, bierzemy też pod uwagę takie rozwiązanie, ale. ale też są opcje inne, tak jak powiedziałem, no, no, dla dobra pewna całej sprawy no, nie mogę nic więcej powiedzieć. Okej, okay, ja już. Ale nie, tak jak nie, powiem, nie, nie są prowadzone, czyli, czyli różne okay, różnych kierunki. Są prowadzone y oczywiście y rozmowy, żeby wzmocnić tę pozycję, bo jak tak, od kibice <głos》>, powtarzałem, my również wiemy i, i w klubie, że... że, że że chcemy tą pozycję wzmocnić. Michał, pojawia się uśmiech, kiedy mówisz o tych transferach, ruchach. czyli. To no, znaczy, tym zawsze masz uśmiech. Ja okay. zawsze <laughs> <się śmieję. śmiech> ale widzę taki błysk wokół, bo to jest ekscytujące, mimo wszystko, żeby poukładać te wszystkie puzle, żeby być może uprzedzić konkurencję. No to też daje dużą dawkę adrenaliny. Bertus Servas, kiedy odchodził, to powiedział, że przez 5-6 najbliższych lat dalej będzie śledził rynek bo po prostu tak się w to wkręcił. No ja się nie dziwię, bo ciężko tak nagle odejść i, i, i nie myśleć o tym, nie analizować różnych ruchów, które można było wykonać, które się wykonało, albo które na przykład y, 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 klub mógł wykonać, albo tak? na pewno, i tutaj bez, bez dwóch zdań, kelce będą w jego sercu do końca życia, drużyna oczywiście też i na pewno na, na pewno, ponieważ że, że jakby miał jakiegoś dobrego zawodnika na oku, to wydaje mi się, żeby zadzwonił do nas i by nam na pewno go y, y, polecił. Wracając do tego, co powiedziałeś, że podczas mówienia o tym widać ten błysk w moim oku, to jest coś, co na pewno y, 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 nie jak to teraz ująć, cieszy mnie, ale, ale tak jakby satysfakcjonuje mnie w tej pracy, tak? bo, bo, bo to jest to na pewno. Coś fajnego, coś, co czuję, że się w tym odnajdę, dlatego widać uśmiech na mnie twarzy. No. E, Michał, a ty masz może jakieś talenty na oku? Ktoś ci wpadł podczas gry w oko i tak się nie zastanawiasz, czy to nie jest taki moment, że właśnie zauważyłeś w kimś e, e, jakiś talent. Wiem, że tam już e, kiedy są jakieś mistrzostwa e, juniorskie świata, Europy siedzi, ogląda. Mecze i już wtedy selekcjonuje sobie te talenty w głowie i Twoja praca też tak trochę będzie wyglądała, bo jednak kluby z Bundesligi czy z Francji mają przewagę w tym, że oferują mocniejszą ligę, większą rywalizację, większe pieniądze i Kielce na tym rynku no, były takim graczem, który przekonywał ich wizją jakąś większą, czy to współpracy z talentem Duisze Bajewem, czy właśnie tych sukcesów w Europie. I to też będzie trudny rynek, bo będziesz musiał uprzedzać większych graczy. Dokładnie. Na pewno te kluby z, z lig, potężnej lig, jaką jest liga niemiecka czy francuska, mają jakąś przewagę, ale proszę, proszę zauważyć, że no, Kelce to już jest jakaś marka na świecie, tak, wszyscy wiedzą kim jesteśmy, i to już nie wygląda tak, jak to było gdzieś lat temu, kiedy ja tutaj zjeżdżałem, czy może nawet gdzieś w ten moment, kiedy zbywaliśmy Ligę Mistrzów, tak, potem już ta marka urosła na tyle, że na pewno zawodnicy już już chętnie patrzą na przyjazd tutaj do Kielc, bo bo, bo bo już wielu wspaniałych zawodników tutaj przyjechało, no nigdy by się nie Nikt by chyba nigdy nie powiedział, że takie Andreas Wolf miały przyjść do a jednak tu jest i to o czym świadczy. Michał, dyrektor sportowy to nie tylko negocjowanie kontraktów, podpisywanie umów, ale też takie kontakty z szatnią na co dzień. Zawodnicy mm. muszą realizować pewne obowiązki wynikające z umów, często trzeba pewnych rzeczy pilnować, pomagać w organizacji i to też będzie Twoja funkcja. Byłeś zawodnikiem na topowym poziomie przez lata i to pewnie jest doświadczenie, z którego teraz będziesz korzystał. Tak, z Twojej perspektywy, coś Ci się podobało w klubach, coś nie, coś funkcjonowało lepiej, coś nie. Analizowałeś sobie właśnie to, jakim dyrektorem sportowym chcesz być? Czyli znaczy, yy, dokładnie, na pewno moja wi wiedza i to, yy, że byłem w różnych klubach, widziałem, jak to było ro roz rozwiązywane na różne sposoby, na pewno mi bardzo w tym pomoże. Na początku na pewno mi bardzo będzie to leżało, żeby złapać taki flow, dobry kontakt z, z drużyną, żeby ten kontakt między nie tylko dyrektorem sportowym, ale całym klubem, zarządem, a z zawodnikami był jak najlepszy, bo, bo, bo wydaje mi się, to jest podstawa tego, bo jesteśmy jedną rodziną i musimy iść w jednym kierunku, patrzeć w jednym kierunku. Yy, yy. Co do takich właśnie różnych spraw, to na pewno. Boże, się zakręciłem teraz, Boże. Mniejsze sprawy, czyli pomoc ewentualnie zawodnikom w pewnych aspektach, albo właśnie negocjowanie pewnych warunków umowy, albo realizacja ich, no bo to wiadomo, że zawodnicy muszą też marketingowo reprezentować klub, na pewne rzeczy sobie mogą pozwolić, na inne nie, i to też są obowiązki dyrektora. Wiem, że Paweł Papaj nad tym czuwał wcześniej jako dyrektor marketingu, a teraz wiadomo, że pewnie podział obowiązków będzie. Rozłożony między pewnie was tutaj obu najmocniej. Dokładnie. Tak, zakres obowiązków jest bardzo duży, jeśli chodzi o moją osobę, ale to nie jest nic dla mnie nowego. Zawsze byłem po tej drugiej stronie tego wszystkiego, mm -hmm. tak, że klub przychodzi, mówi, no tu trzeba zrobić to, 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 tam. I my to robiliśmy, tak. Czasami, może jako zawodnik, nie to, że się nie zgadzałem, z czym, tylko na po podprawdałem, że a może zróbmy to tak, zróbmy to tak, więc, więc, więc jako już zawodnik widziałem, jakie sprawy może byłoby lepiej rządzać, jeśli chodzi nawet o zwykły, gdzieś pojechać jako zawodnic, zawodnik, promować drużynę w, jak, w, jak, w jakichś tak, nie wiem, uroczystościach, czy uroczystościach, jak to często było w, w szkołach, więc, więc to doświadczenie, które nabyłem przez te lata na pewno mi w tym pomoże. Michał, współpraca z talentem bajewem. Znacie się doskonale wiele lat spędzonych w szatni, byłeś kapitanem jego zespołu, też miałeś już wtedy dużo do powiedzenia, tylko że proporcje się teraz trochę zacierają, bo jednak trener to szef, no a teraz jakby nie było, będzie więcej współpracy. Nie chcę mówić, że będziesz organem nadzorującym pracę szkoleniowca, bo nie wiem, jak talent by, by to odebrał, ale na pewno te rozmowy będą przebiegały trochę inaczej. Zastanawiałeś się, jak ta współpraca może wyglądać, czy po prostu gdzieś to Wasze doświadczenie jest na tyle duże jednego i drugiego, że, że spokojnie sobie to ułożycie? Znaczy, moim zdaniem, nie ma tu się co zastanawiać. Dopóki każdy będzie wykonywał yy, swoje obowiązki tak, jak powinien, tak. czyli wiadomo, talent robi to, co do tej pory robił, ja wiadomo, wchodzę ale wiem jaki zakres moich obowiązków i dopóki będę wszystko robił tak, jak powinno, y, 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 nie widzę tutaj, żeby było jakieś żadne no, Oczywiście zawsze, nawet jako, jak, jak byłem zawodnikiem kapitanem, miałem jakieś, też swoje zdanie na jakiś temat, rozmawialiśmy z Talantem na różne sprawy, tak samo będzie teraz, wiadomo, inna moja rola, ale każdy czasami ma swoje zdanie, to nie jest tak, że, 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 że będziemy się kłócić, <grymne> <grymne> bo ma swój temperament, ja mam też swój jakiś temperament, ale, ale ja tu nie jestem po to, żeby teraz być i, i, i rządzić, o, bo przyszedł pan dyrektor i on teraz chce rządzić. Nie, ja po prostu chcę zrobić wszystko, żeby tak jak się wcześniej, drużyna pozostała na tym samym poziomie i świętować z nią sukcesy. E, Michał, ale talent Duiszebajew będzie potrzebny w Twojej pracy, bo ty pewnie będziesz wykonywał pierwsze telefony do menadżerów, do zawodników, ale no nie oszukujmy się. Często w Kielcach było tak, że kiedy talent Duiszebajew zadzwonił do jakiegoś zawodnika, no to on zupełnie inaczej później postrzegał ofertę, no bo jest w środowisku takie przekonanie, że wielu zawodników chce po prostu z nim współpracować. Dokładnie, nie ma się to dziwić. Talent jest jeden z najlepszych yy, trenerów na świecie. i, i... Tutaj nie mam wątpliwości w tym, że jeśli talan talent gdzieś zadzwoni jako pierwszy do zawodnika z zapytaniem, z porozmawiania o tym, jak on widzi jego rolę w zespole, to jest też naturalna rzecz. Jak ja i, i, też na przykład odchodzę do jakiegoś innego klubu, też zrobiłem ten on przedstawiał mi wizję tego, jak, jak miałaby wyglądać. Moja rola w robieniu to jest coś naturalnego, a mając takiego fachowca jak pana, no to szkoda, by tego nie wykorzystywać, żeby on zadzwonił i gdzieś tam te pierwsze zapytanie zrobić. Masz jakiegoś zawodnika takiego, który jest twoim marzeniem? Być może na ten moment jeszcze nieosiągalnym, ale mówisz sobie, może nie teraz, ale za dwa, trzy lata uda się go sprowadzić do Kielc? Nie, jeszcze takiego czegoś, jakiegoś takiego mojego rodzynka, że jak to powiem, nie mam, ale wydaje mi się, że czym daje w las takie nazwiska mogą się pojawić. Na pewno chciałbym, żeby jak najwięcej Polaków grało w klubie, ale, ale wiemy no, no, na jakim etapie teraz jest piłka ręczna w Polsce, Potrzebujemy trochę czasu, żeby ci młodzi zawodnicy weszli na odpowiedni poziom, który... Byłby satysfakcjonujący dla nas. Ale chyba się zmienia na plus w tych ostatnich sezonach. No widzimy, co nawet Piotrek Jędraszczyk robi. Tak, Możesz spokojnie o, o jego rozwoju z bratem Bartkiem rozmawiać. Ale też Arek Moryto przychodził z SMS-u, z Zagłębia po dwóch sezonach i wbił się na europejski poziom. Szymon Sicko. Też gdzieś przez chrobrego górnika trafił do Kielc i też stał się jednym z najlepszych lewych rozgrywających na świecie, więc to pokazuje, że w Polsce te talenty też mamy. Tylko tak. trzeba oczywiście odpowiednią ścieżkę rozwoju im zapewnić. Dokładnie, tak to wygląda, że, że nie od razu do Kielc, nie od razu yy, yy, grać na wyższym poziomie, ale dać im szansę na rozwój. Tak jak sam powiedziałeś Arek w zagłębiu. Szymon głogów. Głogów i zabrze. Zabrze na adamantem do Niemiec. Tak, epidemii, niestety, mhm. może nie do końca udane, ale oni właśnie przeszli tą taką drogę, troszeczkę może powiedzieć, jak ja, że Anarkie w kolubach, gdzie nie patrzyło się na początek na to, ile się zarobi, a na to, żeby się rozwijać, bo, bo, bo czas na wszystko przyjdzie. I tak wielu właśnie yy, piłkarzy ręczy w Polsce powinno. Myśleć, iść do klubów, gdzie będą wiedzieli, że będą grać i będą się rozwijać. Na no pewnie no, ta kwestia taka rozwojowa, to to, żeby wychowankowie też gdzieś tutaj wchodzili do gry, to jest bardzo trudne. I, i tak było przez ostatnie lata. Teraz mamy szymka wiadernego, z czego trzeba się cieszyć. Oby zadebiutował w weekend w seniorskiej reprezentacji Polski, ale też pewnie kontakt ze stowarzyszeniem to, to będzie funkcja dyrektora sportowego, bo to jednak stowarzyszenie, zarządzane przez prezesa Mariana Urbana, odpowiada za szkolenie młodzieży, która finalnie mhm. może trafić do pierwszej drużyny. Dokładnie. Na pewno jest to dla nas bardzo ważne, żeby, żeby, żeby jacyś wywołankowie trafili do pierwszego zespołu, a wiemy, że to jest bardzo. Trudne, za mojej czasu też czasami było, że może ci zawodnicy nie grali w meczek, ale już przychodzili gdzieś na trening, już, już, już tych, tych, tych pierwszych szlifów z pierwszą drużyną y, 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 dostawali. No zobaczymy, jak to wszystko y, będzie w przyszłości. Na pewno dużo, dużo pytań jest. Na razie z mojej strony może jest mało odpowiedzi, ale tak jak powiedziałem, y, dajcie mi chwilę, a, a, a za parę tygodni będę na pewno mądrzejszy. Michała, a ty usiedzisz za piórkiem? Na przykład tak nie wiem 2-3 godziny. Moja praca, moja praca akurat nie wymaga tego, żebym siedział za biurkiem, 8 godzin dziennie, tak, tak bardziej to jest troszeczkę to inaczej ta, ta funkcja wygląda, ale usiedzę za biurkiem. Nie wiem, na pewno by trzeba to bym usiedział, ja boję się czegoś innego, ja się boję tego, że czasami podczas jakiegoś meczu sędziowie bym ubrał żółtą koszulkę i, i wszedł na boisko, pomógł drużynie. Pamiętam Ciebie z Final Four w 2019 roku, Ty mówiłeś, że byłeś spokojny na trybunach na a a tak to nie wyglądało wtedy przez kontuzję śródręcza, tak. nie mogłeś pomagać zespołowej. Kciuka. Kciuka, kciuka, kciuka. 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 Tak. ok, było, było, było złamanie, to pamiętam. I Michał już tak kończąc, naszą rozmowę, kiedy zadzwonił do Ciebie Paweł albo prezes Magda, to odpowiedziałeś tak jak Bogdanowi Węcie w 2007 roku podczas półfinału z Danią, że byłeś gotowy od urodzenia do pełnienia takiej funkcji? Nie, nie, takiego czegoś nie było. No to jest historia, która miło się ją wspomina. To jest chyba może nie te moje słowa, ale to, co wydarzyło się potem na boisku, to, to było chyba jakimś yy, 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 czynnikiem, który pchnął moją do przodu, bo wiem, jak potem się potoczyło to, co, co było na boisku. Wszedłem, życiem dwie bramki pod rząd, bardzo ważne w dogrywce, co nam pozwoliło troszeczkę odskoczyć. I później awansować do finału, ale, ale takie, takie słowa nie padły z mojej kąsku, kiedy było pierwsze zapytanie do doktora sportowego. Chociaż szkoda. Teraz można by było zrobić jakąś yy, historię do tego. Michał Jurecki, dyrektor sportowy Industrii Kielce, był naszym gościem. Życzymy, aby te najważniejsze kontrakty zostały szybko przedłużone i oby pojawili się w klubie kolejni ciekawi zawodnicy i aby ta drużyna była na szczycie. Tego życzymy ci w tym wszystkim i pewnie nasze kontakty teraz będą częstsze. Cieszysz się z tego, bo to też jest ta część, którą będziesz musiał przejąć bardziej jako zawodnik tego tak nie odczuwałeś, ale jako dyrektor sportowy no to już będziesz jedną z osób reprezentujących klub. Nie boisz się absolutnie tego, chyba zawsze Miło y, spędzałem czas na wywiadach, a czasami trzeba było niektórym dziennikarzom, miałem historię swoich czasami trzeba było powiedzieć, ty, człowieku, co ty piszesz, zastanów się czasami, ale ja absolutnie no, każdy wie, jakie ja są sobą y, szczerą, że jak ktoś czasami coś przegnie, no, to jestem w stanie go wziąć na albo porozmawiać z nim jak człowiek nie to, że go jakoś tam od razu wyzywać, tak? Ale. A... Ale każdy wie, że jest osobą szczerą i mówię to, co myślę. Widzisz, muszę się oduczyć, żeby nie powiedzieć, że ostatnie pytanie, bo o tą szczerość jeszcze cię zapytam. To jest chyba najważniejsze w budowaniu relacji z zawodnikami. Też trafiłeś pewnie na takie osoby w trakcie kariery, które nie do końca zawsze były. Szczere, albo ktoś miał jakieś inne interesy. No, takie jest środowisko, taki jest świat, ale ty też powiedziałeś to na konferencji prasowej, że dla ciebie najważniejsze jest złożenie relacji z szatnią, bo jeśli będzie to, to cały klub też odpowiednio. Dokładnie, jest to jeden z, z głównych aspektów moich na, ty, na, na początku tej mojej, jakby przepraszam, roli dyrektora sportowego, tak jak powiedziałeś, osobą szczerą, otwartą, uśmiechniętą, która na pewno łatwo nawiązuje kontakt, ale jeśli ktoś mnie podpadnie, no to, no to nie uważa. <laughs> Michał Jurecki był naszym gościem. Dzięki wielkie i Dziękuję życzymy owocnej pracy. Damian Wysocki, ten program do odsłuchania również na Spotify. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Sport w Kielcach. Dla nas liczy się każdy, każdy punkt. punkt.